Siema arcyświry, siema kolego. Bardzo Ci dziękuję za Twój wpis, bo ten wpis pokazuje tylko jedną rzecz, że Ty nic nie wiesz na temat modeli RC, a przypuszczam, że Ty nawet nic nie wiesz na temat zabawek z supermarketu. Nie o to chodzi, żeby Ciebie hejtować, bo nie mam na to ochoty, ale ja Ci zaraz wytłumaczę, aby tak powiedzmy łopatologicznie, abyś wiedział, na czym rzecz polega. Tłumaczę Tobie to tak, powiedzmy, weźmy sobie taki normalny, prawdziwy samochód, powiedzmy takiej normalnej klasy, jak teraz są, no niech to będzie jakieś 150 koni, coś koło tego, niech on ma pojemność baku 45 litrów i teraz robimy sobie doświadczenie. Jeden raz jedziemy 90 km na godzinę, kiedy ten samochód powiedzmy spala 6 litrów na 100 km, a powiedzmy drugim razem jedziemy nim 200 km na godzinę, niech to będzie między 15 a 20 litrów. Dobra, przyjmijmy 15 litrów. No i co się okazuje, że mamy przejechać 300 km, tak? No i teraz co? Jedziemy tak 90 km na godzinę, pali 6 litrów na 100 km, no i przejeżdżamy to 300 km, pali nam 18 litrów. Jedziemy cały czas 200 km na godzinę i ten samochód, powiedzmy, przyjęliśmy sobie, że 15 litrów, 300 km spala 45 litrów. I to było zadanie na to, jak szybko potrafi zużyć się bateria. Posłuchaj, jedziesz samochodem, który jedziesz 90 km na godzinę, zostaje Ci 27 litrów z tych 45, jedziesz tym samochodem, który jedziesz 200 km na godzinę, jedziesz na zero. A teraz robimy drugie zadanie. W tym samym samochodzie zdejmujemy baki te 45-litrowe, zakładamy baki 20-litrowe. I co się okazuje, że samochód, który jedzie 90 km na godzinę, cały dystans przejedzie na jednym baku, jeszcze mu tam zostanie 2 litry. Natomiast samochód, który będzie jechał 200 km na godzinę, praktycznie co bak musi tankować. To było zadanie a propos pojemności baterii. A teraz Ci coś opowiem z mojego życia. Posłuchaj, jeżdżę na zawodach, jeżdżę różnymi modelami i jest tak, że na przykład powiedzmy na zawodach na glinie jeździ się w klasie elektrycznej 10 minut, na hali w klasie elektrycznej 6 minut. W klasach elektrycznych na glinie stosuje się baterie między 6000 a 7000 pojemności i posłuchaj, starcza to na 10 minut jazdy, plus zostaje Ci zapas jakieś 2-3 minuty do 5, zależy jaka pojemność baterii. I to jest wtedy, kiedy ciśniesz samochód na maksa, tak? W klasach elektrycznych na hali jeździsz 5 minut, te baterie też mają powiedzmy tam 6-7 tysięcy pojemności. Spokojnie starcza to na 5 minut. Jeszcze możesz tam 3-4 do 5 minut przejeździć, jeżeli jedziesz na maksa. Szanowny kolego, Ty nic nie wiesz o modelach, nic nie wiesz o nawet zabawkach, bo Ty nie potrafisz pojąć, że... powiem Ci tak, 30 minut jazdy to jest naprawdę długo się jeździ takim modelem. Ty piszesz, że to jest gówno, bo 30 minut nie przejeździ. Czym Ty w życiu jeździłeś? Bo ja nie wiem, czym Ty jeździłeś. Może wózkiem dziecięcym, tak mi się wydaje. Bo Ty nie masz pojęcia na temat pojemności baterii, jak się ciśnie, czyli jak się gaz by wciskało w prawdziwym samochodzie. Naprawdę, nie masz pojęcia o niczym. Mam nadzieję, że Ci trochę wytłumaczyłem na zasadzie prawdziwych samochodów pojemność baterii, czyli wielkość baku, prędkość porównałem powiedzmy do tego, jak się ciśnie dany model, samochód. Więc ja Ci powiem, na zawodach naprawdę 30 minut, jakby ktoś jeździł, to by musiał mieć baterię takiej pojemności, bo to jest jakby jeździł 200-300 km na godzinę. Ja Ci powiem tak, kiedyś jeździłem takim modelem dla sprawdzenia, na to, że jeździłem 15 minut, ale zrobiłem sobie taką wolną jazdę gdzieś pod blokiem, czasami gdzieś skoczyłem, starczyła nawet na 30-45 minut. Kolego, nic nie wiesz o modelach. Wypowiadasz się na temat tego modelu konkretnego, pewnie nawet go w życiu na oczy nie widziałeś. Tym bardziej ja nie wiem, czy nawet zabawkami jeździłeś. Może rysorakami pchanymi, ale nie o to chodzi. Nie chcę Cię hejtować. Mam nadzieję, że zrozumiałeś to, co miałem do powiedzenia. To było wytłumaczenie dla Ciebie i dla Was. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Sayonara, robaczki.